ma kyllä vaan. Witamy piłkarze już na boisku i przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Przed mikrofonem Dariusz Szpakowski, kłaniam się nisko, a moim towarzyszem na stanowisku komentatorskim będzie dzisiaj Jacek Laskowski. Przed nami kolejny interesujący pojedynek w Bundeslidze. Bayern Monachium zmierzy się z Fortuną Düsseldorf. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo. Trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. Skuteczny pressing ze strony rywali wypchnął go z piłką poza obręb boiska. Gospodarze dziś w następującym składzie. Miejsce w bramce zajmie Manuel Neuer. W defensywie Dawid Alaba wystąpi razem z Boatengiem. Thomas Miller oraz Gnabry to dzisiaj skrzydło. Osamotniony na szpicy zagra dzisiaj Robert Lewandowski. I Bayern traci piłkę. Sprawdźmy teraz 11 gości. Zobaczymy ich w klasycznym 5-3-2. Nacisk stawiają na obronę aż 5 defensorów w składzie. Druga linia solidnie skonstruowana, może zarówno w ja też gram w FIFA 20. I kierować akcje zaczepne, które wykończą po klasycznej napastnicy. Robert Lewandowski, polski napastnik, znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność dryblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny tek. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. No nie, nie wierzę własnym oczom. Jak on tego nie strzeli? Ładnie się przyda, co z tego wyniknie. Kiepski strzał. Pomysł może i nie najgorszy, ale wykonanie nie za bardzo. Złe ułożenie ciała przy uderzeniu. Miał być taki mierzony, gąśliwy strzał, ale to się nie mogło udać. No i się nie udało. Atakują wzdłuż bocznej linii. Thiago Alcantara. Lewandowski. Jest trafienie Roberta. Jest. Mamy gol to Roberta Wawrowskiego. Robert Wawrowski strzelił jednego gola. Bramkarz chyba niewiele mógł zrobić przy uderzeniu z tak niewielkiej odległości. Rywal znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i tylko dopełnił formalność. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Ładnie się znalazł na skrzydle. No i strata piłki. Boateng. Alaba. Thiago. Davis. Utrzymują się długo przy piłce na własnej połowie, nie dopuszczając do niebezpiecznej kontry. Dawid Alaba. Kimmich. Robert Lewandowski.
Ma piłkę, co teraz zrobi? Daje, bym stracił piłkę. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Świetna obrona. Gorecka. Kimiś. Davis. Robert Lewandowski. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Lewandowski, Miller, Gorecka, Kimiś. Czekają przed własnym polem karnym na atak przeciwnika. Robert Lewandowski, Gnabry! Świetnie blokuje obrońca. Kimiś z narożnika boiska. Nie udało się. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Bayern przejmuje piłkę. Thiago. Gnabry. Robert Lewandowski. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Gnabry. Popatrzmy, błąd bramkarza i mogą za to zapłacić. Ależ się wyciągnął, coś niesamowitego. Interwencja światowej klasy. Strzelec nie wierzy, że to nie wpadło. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ostatni kwadrans zdecydowanie należą do gospodarzy. Utrzymują się przy piłce i stwarzają mnóstwo okazji. Wyraźnie zamierzają podwyższyć wywalczone już prowadzenie. Ponownie celnie podaje. Bayern Monachium ruszył do przodu wzdłuż linii bocznej. Przeciwnicy chyba zaspali, skoro mają tam miejsca. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Zły odbiór podania i strata. Dobrze chroni prowadzoną piłkę. Jerome Boateng. Kimiś. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Szansa na dośrodkowanie. Davis. Gnabry. Przebiera się teraz ze skrzydła. Kimiś! Tak, gol! Fugico to pojenam Monachium. Może spójrzmy teraz na spokojnie, jak to wpadło. Cóż, ewidentnie nie jest to gol sezonu, ale takie sytuacje z bliska też trzeba wykorzystywać, zwłaszcza po akcji całej drużyny. Bramkarz był tu zupełnie bezradny. Kimiś. Gorecka. Thiago. Miller. Thiago. No, trwa oblężenie bramki rywala. Uderza Thomas Miller. Sędzia kończy pierwszą połowę. Thank you.
Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, obok mnie notatki przegląda Jacek Laskowski. Razem będziemy komentować to spotkanie. A przed nami dziś grupowy mecz UEFA Champions League. Emocji z pewnością nie zabraknie. Jacku, czeka nas fascynujące spotkanie. I przed nami pierwsza kolejka fazy grupowej UEFA Champions League. Wielką grę czas rozpocząć. Emocji na pewno nie zabraknie, bo na tym poziomie nie ma już słabych drużyn. No, kto przejmie tę piłkę? Co teraz zrobi? Dośrodkowanie na środek pola karnego? Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie usamotniony. Przytomne wejście obrońcy wypił na aut i dał kolegom odetchnąć. Berg. Ciekawe, jak to rozwiąże. Będzie gol! Ależ zebrał piłkę z samej linii bramkowej. Taka rola obrońcy, kiedy nawet bramkarz zawiedzie, musi być ostatnią instancją. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Andre Martins. Rozpoczynamy grę w UEFA Champions League. Oba zespoły świadome stawki, rozpoznawalność w Europie, spore pieniądze i uwielbienie tłumów. Oni już to mają, a teraz walczą o więcej. Jest też wymiar sportowy, gra na innym poziomie, doświadczenie, które trudno przecenić. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Ależ pechowe podanie i strata. Piłkę przejmują rywale. Na piłkę, co teraz zrobi? Aj, ładnie teraz próbował, tak sprytnie, pod cinką, niewiele mu zabrakło, bo piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Dobra decyzja, żeby nie uderzać na siłę, ale jednak trochę zawiodła go technika. Na wizualizacji możemy sobie to obejrzeć dokładnie, ale chyba nie było to w tej sytuacji konieczne. Owszem, nawet z daleka nie wyglądało na to, żeby piłka przekroczyła w którymkolwiek momencie linię bramkową całym swoim machem. Nieprzemyślane to podanie prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Grają wysokim pressingiem i zmusili rywali do wykopania piłki poza linię boczną. Będzie wrzucał. Zobaczymy, co teraz zrobi. Słabe to dośrodkowanie. Przechodzi nad głowami wszystkich zainteresowanych. Antonicz! Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia. Gol to Legii Warszawy. Przysłuży się do dramaturgii spotkania. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Może dośrodkowywać. Obrona.